Cześć, witajcie. Wracamy z alfabecikiem. Tak jest. F jak FTP. A co to jest to FTP? A to jest File Transfer Protocol. Aha, super. Dużo wyjaśniłeś. To teraz opowiedz, co to jest. Protokół transferu plików. Może niektórzy z Was nie uwierzą, ale był taki moment, że był internet, a nie było www. No to możecie się zapytać, to co było w tym internecie. No więc była poczta, że można sobie było napisać i odebrać maila, tak. No było coś takiego jak na przykład Telnet, czyli można się było zalogować na zdalny komputer i tam sobie na nim popracować. To było wtedy dosyć ważne, bo wtedy często, gęsto komputerki na końcach były tak słabe, że niewiele mogły. Maszyna do pisania. Natomiast no, mogły robić po prostu za terminal, czyli można się było zalogować na jakiś taki poważniejszy komputer gdzieś, nie wiem, tam. W centrali, tak. No i tam na nim sobie pracować. No i było właśnie FTP, czyli sposób na przesyłanie plików. Pomiędzy dwoma komputerami. Czyli to tak wyglądało sobie na przykład tak, że się dostawało maila, że słuchaj, tam jest tam nowa dokumentacja do czegoś tam, do pobrania tu i tu, i co wtedy się wchodziło na FTP, pobierało i można sobie to... No dobra, przesłać. Ale to przecież pliki można też przesłać mailem, nie? Można przesłać mailem, tylko tak. Po pierwsze, mail jest mało wydajny, jeżeli chodzi o przesyłanie plików, bo mail został stworzony do przesyłania tekstów. I jakbyście sobie zajrzeli w maila, w którym jest załącznik w postaci pliku, to on też jest w postaci tekstowej, tylko tak dosyć dziwnie zakodowany. To się wiąże z tym, że jeżeli chcecie wysłać na przykład megabajtowy plik, to ten mail będzie dużo większy niż 1 megabajt. To jest tam kilkanaście procent narzutu. To jest pierwsze ograniczenie. Drugie ograniczenie jest takie, że serwery pocztowe teraz mają, a wtedy tym bardziej miały, limit wielkości maila. I te limity wtedy były naprawdę ostre, bo to były limity nawet czasami w kilobajtach liczone, na przykład. No tak, no teraz nawet zwykła poczta, z której korzystamy, ma tam 30 chyba mega ograniczenie, nie? No ale to też zależy wiele od serwerów i tak dalej. W każdym razie, no FTP ma tą wyższość, że pozwala przesłać większe pliki. Ma jeszcze parę innych. Filmik prześlecie bez problemu. Tak, ma jeszcze parę innych zalet, jeżeli chodzi o porównanie chociażby z mailem. No na przykład taki, że wiesz, mogę wystawić plik na FTP-ie raz i wysłać maila do 5 ludzi, że słuchajcie, tam jest sobie, możecie pobierać, nie? Mhm, czyli mniejsze obciążenie serwera. Wtedy. Dokładnie. No i co? I FTP jeszcze ma kilka takich ciekawych rzeczy, na przykład możliwość pobierania pliku na raty, tudzież bardziej... w tamtych czasach bardziej ceniona możliwość dociągania po zerwanym transferze. Po prostu w FTP można było podać, że potrzebujemy plik od tego bajtu do tego bajtu. Czyli jeżeli na przykład ściągnęło nam się, nie wiem, mieliśmy tam 150 kilobajtów plik, na 120 nam się urwało, to mogliśmy się podłączyć drugi raz. Zadzwonił do mamy. Tak jest, mogliśmy się podłączyć i dociągnąć te brakujące 30, o ile oczywiście serwer na to pozwalał. Większość technicznie była taka opcja. Większość sensownych serwerów pozwalała, serwery Microsoftu nauczyły się tego dopiero w XXI wieku. To tak. Taka fajna ciekawostka. Taka fajna ciekawostka, to dlatego... W tym żarcie, kim jesteście? Przeglądarkami, tak? Tak. Dlatego ściąganie czegoś swego czasu z Microsoftu to było po prostu coś strasznego, bo trochę mi to przypominało wgrywanie programów z magnetofonu na Atari, gdzie się czekało 20 minut, żeby się w przedostatniej minucie dowiedzieć, że się taśma wciągnęła albo się coś tam nie pykło. I to ściąganie z Microsoftu wyglądało wtedy mniej więcej tak samo, że po prostu ciągnęło nam się coś przez pół dnia, żeby się po prostu w ostatniej minucie zerwać. A serwer Microsoftu mówił, że sorry, ale zaczynamy od nowa, bo ja nie umiem wznawiania, nie? No i tak, dobrze. No i co się z tym FTP-em działo? Znaczy, FTP w zasadzie żyje do tej pory, chociaż już powoli umiera, bo tak, pojawił się www. Pod koniec XX wieku, który sporą część roli FTP-a przejął, bo do pobierania plików się nadawał tak samo dobrze, jak nie lepiej. Też obsługiwał, o ile serwer oczywiście pozwalał, też obsługiwał wznawianie transferu, czyli tam jak coś nam nie pykło w czasie pobierania, to też można było i tak dalej. Natomiast
Początkowo www, czy HTTP bardziej w tym momencie, jak już mówimy o protokołach, był jednokierunkowy, czyli służył do pobierania. Natomiast jak chcieliśmy coś wrzucić, no to nadal zostawał ten F. Tylko F. WWW się dorobił drugiego kierunku, no ale to już trochę później, a poza tym ludzie się przyzwyczaili do tego FTP-a i to tak po prostu sobie tego używali. Co więcej, do całkiem do niedawna większość przeglądarek po prostu miała wbudowanego klienta FTP. Czyli jeżeli się zamiast HTTP czy tam HTTPS 2.2/ podało FTP 2.2/, to po prostu się odpalał klient FTP, pobierało się pliki. W związku z czym nie było najmniejszego problemu, żeby na przykład na stronie www dać odnośnik po FTP-ie do serwera FTP-owego, że tu jest nasz sterownik, tu jest to, tu jest tamto. I to sobie chodziło zupełnie przeźroczyście. Natomiast od jakichś 2 lat zauważyłem, że po prostu przeglądarki już nie umieją FTP. Jak sobie zobaczycie najnowszego Chroma czy najnowszego Firefoxa i wpiszecie FTP, to on wam powie, że sorry, ale ściągnij... Nie wiem, co to jest. Ściągnij sobie program do FTP-a, bo ja nie umiem, tak? Oczywiście można to zrobić tak, że sobie ściągniemy program do FTP-a i podłączymy go pod przeglądarkę, że ona będzie wiedziała, ale to będzie prawą po prostu... ręką za lewy ucho, a jest taki popularny program, który wszyscy mają, a nikt nie kupił, nie? Ale nie będziemy wymieniać go z nazwy. W każdym razie no FTP się mimo wszystko nadal cały czas przydaje i nie chcę zdechnąć po prostu. Przydaje się, bo tak, przede wszystkim jest cała masa serwerów FTP-owych, które przez dziesiątki już w tym momencie lat zbierały różną sobie tam zawartość. I nadal żyją. I nadal sobie żyją i w tym momencie no przestawianie tego na inny sposób tylko dlatego, że no, to można, to się będzie odbywało oczywiście, tak? Natomiast generalnie tych serwerów z FTP-em nadal sporo jest. FTP nadal jednak ma parę zalet takich właśnie, że niby w zasadzie WWW ma większość z nich też, ale no słuchajcie, komu się z was zdarzyło wysyłać przez HTTP pliki, nie przez formularz, tylko po prostu przez wbudowane mechanizmy? No to też jest siła przyzwyczajenia w dużej mierze, tak? Ci, którzy dawniej używali FTP-a, no jakby też... Tak. Odruchowo sięgają po niego. Tak, natomiast FTP sobie umrze i zostanie zastąpiony przez SFTP, czyli Secure FTP. I to się w zasadzie już dzieje i to się dzieje od dawna. Ponieważ no co, no musimy teraz, wszystko musi być szyfrowane, bo tak. To akurat nawet ma trochę sensu, bo no jednak szczególnie jeżeli chodzi o wysyłanie, no to przeważnie trzeba się zalogować, żeby coś na serwer FTP-owy wysłać. No a jak się logujemy, no to podajemy swoje hasełko i trochę głupio, żeby to leciało otwartym tekstem przez sieć. Dlatego no FTP jest w tym momencie dosyć mocno zastępowany przez SFTP, który wbrew temu, że bardzo podobnie brzmi, to niewiele z FTP-em oryginalnym ma wspólnego. Znaczy oczywiście... Robi podobną robotę. Robi to samo, natomiast o ile w wypadku HTTP i HTTPS-a to jest w zasadzie to samo, bo HTTPS to jest po prostu HTTP opakowany w SSL-a, o czym kiedyś rozmawialiśmy. Tak, jest taki odcineczek, poszukujcie sobie. To w wypadku SFTP to absolutnie nie... To absolutnie nie tak. To znaczy jest coś takiego jak FTPS, co powstało na takiej zasadzie jak HTTPS, czyli to jest FTP opakowany w SSL-a, ale jakoś nie zdobył popularności. Ja szczerze mówiąc nie spotkałem się. No ja też. Znaczy raz się spotkałem, jak sobie z ciekawości sam zrobiłem serwer FTPS-a, żeby sprawdzić, czy to działa. Działa. Dobra, natomiast i to jest FTPS, natomiast istnieje też od dawna coś takiego, co się nazywa SFTP i to z kolei pochodzi z SSH. A SSH to jest Secure Shell i został pomyślany jako następca usługi Telnet, tej, o której mówiliśmy na początku, ale że przy okazji też umożliwia kopiowanie plików, więc zastępuje FTP-a, ale to w zasadzie Was w tym momencie niespecjalnie interesuje. Większość klientów, tak zwanych klientów FTP obsługuje i FTP zwykłe, i SFTP, i FTPS-a tego zapomnianego też obsługuje, więc... Bez różnicy. Bez różnicy. No to już wiecie, co to za czort to FTP. No. Do mojego korzystania. Cześć. Cześć.